@tom_marcin. Poglądaj sobie wypadki z windami przecinającymi ludzi na pol, albo otwierającymi drzwi, kiedy kabina jest na jakimś innym piętrze, schodami ruchomymi wciągającymi ludzi do mechanizmu i innymi podobnymi rzeczami z Chin, które w Europie właściwie się nie zdarzają, i zastanów się jeszcze raz, czy certyfikaty bezpieczeństwa są dla ciebie jako użytkownika sprzed UAS tak bardzo uciążliwe. Źródło: file_podkreślenie01.jpg.